Nagranie numer dwa. Miejmy nadzieję, że tym razem dobre. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko dobrze wykadrowane. Z tej strony Morgan, a także... Daniel? O, Daniel. Blad. Tak, Blad, ale chyba tego pseudonimu nie lubisz. Blud, tak mnie nazywają. A lubisz? Lubię. Sam sobie nadałem. Dobra, zostawmy to. Moi drodzy, znajdujemy się w Łodzi na Cybersport Games Festival 2011. Jednak, no jest to jeszcze, jakby nie patrzeć... Czwartek, tak, jest to, Jeszcze tak. jeszcze to jest czwartek, z tym, że akurat pewnie materiał oglądacie, no, jak nie mam w piątek, no bo raczej nie zdążymy tego jeszcze wrzucić. Generalnie sprawy idą dość dobrze, mamy sporo rzeczy rozstawionych, kompy, których ja nie ruszałem, bo miałem troszeczkę dłuższą podróż niż ty. Ale ja rozstawiałem. Tak, on jest generalnie, moi drodzy, choć może tutaj, bo tak się, o, przesuwasz, on jest od LoL-a, będziesz komentował League of Legends, Ligę Cybersport, także turniej go.pl for LoL. Ja oczywiście od Counter-Strike'a 1.6, druga, trzecia liga. Ponadto będziemy mieli także StarCrafta 2, oczywiście też z komentarzem. Będzie także Counter-Strike Source w nocy. Mam nadzieję, że wszystkich to też zainteresuje, no bo ten Source w Polsce jednak jest, powiedzmy, troszeczkę tak niszowy. niszowy, pomijany. To jest dobre słowo. Co dalej? No akurat tutaj nie możemy jako specjalnie obrócić kamerki, ale krzesełka są poustawione, tak jak mówiliśmy, kompy. Komp do streamowania jeden, drugi. No właściwie to już Piękna takie... grafika StarCrafta dwójki. No. Tak, którą znacie pewnie z Warszawy. Tak, możecie kojarzyć z innego dużego turnieju. Bardzo dużego, chyba największego, jaki do tej pory miał miejsce w Polsce. No, oszałamiającego, zdecydowanie. Ale grafikę tu zobaczycie na miejscu albo gdzieś później na materiale wideo. Teraz musicie oglądać nas. I cóż, chcielibyśmy tak naprawdę Was zaprosić właśnie na stream w CyberTV, pierwszy, drugi kanał, bo naprawdę będzie się działo. Ponadto zapraszamy także na miejsce imprezy, bo tutaj oczywiście masa atrakcji, turniej Open. Ty jesteś jakiś napalony na Battlefielda 3. Tak, miałem ściągnąć. Czekałem całą noc, żeby ściągnąć. Nie ma, ale u nas będzie można pograć, w betę, więc naprawdę warto. Oprócz tego oczywiście inne turnieje, wszelkie informacje macie na stronie cybersport.pl. Musiałbym teraz wziąć naprawdę kartkę A4, żeby to wszystko wymieniać, a to jest bez sensu, skoro to już zostało opublikowane wcześniej, to naprawdę przyjrzyjcie się, ale masa, naprawdę masa atrakcji. Jeszcze może jakieś słówka na koniec od ciebie? No chyba samo to, że my będziemy komentować, jest czymś, co zmusza do oglądania. Dobra, także serdecznie zapraszamy jeszcze raz właśnie albo na stream, albo na miejsce imprezy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Oczywiście będą się pojawiały różne jeszcze materiały, zdjęcia i no mnóstwo mediów.